dzisiaj taki ogólnospołeczny motyw ciśnięcia i parcia do przodu. Wiecie, żebyśmy cisnęli, wyznaczali cele, motywowali się, inspirowali i wycisnęli z tego życia wszystko. Ja sam osobiście nie czuję się jakimś wyjątkiem, bo uważam, że jestem dosyć ambitnym człowiekiem. Zawsze stawiałem sobie dosyć wysokie cele. No i też między innymi wcześniej na projekcie Find Yourself propagowałem te idee samorozwojowe. No i wciąż nadal lubię się inspirować innymi twórcami, lubię czytać książki. I uważam, że pewna doza takiej samodyscypliny, czy takiej sztuki życia, takiego opanowania w tej rzeczywistości materialnej jest każdemu z nas potrzebna. Choćby po to, żebyśmy zaspokajali swoje własne potrzeby materialne, abyśmy dzielili dobra, dzielili się bogactwem, abyśmy mieli jakieś środki wymiany tych dóbr, tak? Bo posługujemy się pieniądzem. Już przeminęły te czasy, kiedy żeśmy wymieniali się barterowo. No i człowiek wynalazł pieniądz, żeby móc dzielić się różnymi usługami i mieć tą różnorodność. Różnorodność pozyskiwanych środków, różnorodność wykorzystywania surowców i w ogóle. Myślę, że to służy jakiemuś wyższemu celowi, takiemu kreatywnemu. Bo jako ludzie jesteśmy dosyć kreatywni i wszystko to, co robimy, my to wynajdujemy. Jesteśmy tak jakby twórcami życia. I to jest taki motyw przewodni, jaki ja proponuję ludziom zaaplikować w życiu. To jest to, żebyś postawił się w roli takiego twórcy swojego własnego życia, swojej własnej roli, tego, co robisz, tego, jak opowiadasz sobie historię o życiu. No to pomoże ci poszerzyć taki kontekst znaczeniowości, tego, jak możesz myśleć o sobie, o życiu. Tylko że z tym nastawieniem na takie ciągłe ciśnięcie, produktywność, proaktywność, jest taki pewien problem. Ponieważ zaczynamy się wyczerpywać, zaczynamy się wykańczać, zaczynamy się wycieńczać, zaczynamy obwiniać siebie w każdej chwili, gdy siedzimy i nic nie robimy. Myślę, że to też jest powód, dlaczego ludzie mają takie problemy, żeby zacząć medytować, albo gdy słyszą o duchowości, to zaczynają kreować w swoich głowach przeróżne obrazy. Myślę, że troszeczkę tej wiedzy trzeba mieć, żeby się tym zainteresować, albo przynajmniej jakieś głębokie, autentyczne uczucie, jakiegoś takiego wewnętrznego bakcyla, jakąś taką chęć transformacji, przemiany, rozwoju wewnętrznego, poszukiwania znaczenia, czy głębi tego życia. No, trzeba mieć jakąś taką motywację, żeby sięgnąć po duchowość, po samorozwój. No, nie każdy tego chce, tak? I ja tutaj nie chcę obwiniać ludzi. Bo chciałem dzisiaj poruszyć to troszeczkę tak z innej perspektywy. Bo teraz w drugą stronę. Jeżeli ciągle będziemy chcieli cisnąć, wymagać od siebie bardzo dużo, jeżeli, nie wiem, za każdy jeden nawyk będziemy się czuć winni, bo jest to jakiś zły nawyk i on nie pasuje do naszego modelu, jaki sobie obraliśmy, to wydaje mi się, że to w pewnym momencie przeradza się w coś takiego niezdrowego, nie? Ja na przykład nauczyłem się równoważyć moją twórczość na YouTube i w tej chwili mniej więcej już wiem, kiedy czuję się przemęczony i potrzebuję trochę odpocząć. A kiedy mam przypływ kreatywności i inspiracji, to po prostu chwytam za kamerę i nagrywam. Ewentualnie napiszę sobie jakiś scenariusz wcześniej. Myślę, że też ta sytuacja z COVID-em pokazała nam co nieco, w jakim miejscu jesteśmy, jaka jest prawda o nas samych. Wydaje mi się, że znaczna część ludzi się mocno zreflektowała i no, odkryła, co takiego większego dzieje się w ich życiu, albo jak skonstruowany jest świat, bo na przykład dla mnie osobiście to było fenomenem, jak pojechałem na strajk przedsiębiorców do Warszawy. Nagrałem wywiad z Darkiem Stoczyńskim, jeżeli chcecie, to podlinkuję na dole, zmontowałem. Byłem tam, zostałem wylegitymowany. Stanąłem bardzo blisko z tego zgromadzenia ludzi i poczułem dotkliwy smutek, ponieważ miałem takie poczucie, że wszyscy ludzie chcą jakiejś zmiany, wszyscy ludzie chcą jakiejś transformacji, a tych ludzi tam, którzy chcieli coś zmienić, było nie za wiele i
w ogóle było 3 razy więcej policji. I zbudowało to taki obraz w mojej głowie, że ludzie niekoniecznie mają odwagę, żeby się zjednoczyć i dokonać tej transformacji, że ludzie raczej wolą siedzieć w swoich komfortowych miejscach i po prostu akceptować wszystko takim, jakim jest. Ja nie chcę nikogo obwiniać, bo wiem, że nawet motywem przewodnim duchowego rozwoju jest po prostu siedzenie i akceptacja, tak? Ewentualnie obserwacja umysłu, czy odpuszczanie, czy nieprzywiązywanie się. Tylko wiecie, to wywołało we mnie troszeczkę takie poczucie trochę sprzeczności, ale trochę takiego, nie wiem, tej poczucia, że ludzie, moim zdaniem, powinni mieć troszeczkę większą świadomość tych biegunowości życia, że życie nie jest tylko jednostronne, nie jest tylko czarno-białe, jest kompleksowe. Na wiele sytuacji możemy spojrzeć na wiele różnych punktów widzenia. Nie zawsze jest czarno-biało, czyli dobrze albo źle. Czasami jest dużo punktów widzenia i one wszystkie mają znaczenie, dlatego czasami można się tak pogubić w koncepcjach, tak? Bo jak widzisz, że wszystko ma znaczenie i nie da się wszystkiego jednocześnie uprościć, a ludzie nieraz chcieliby wszystko, żeby było prosto podane na tacy, jeżeli masz styczność z jakimiś ideami, które są mega kompleksowe, to od razu zaczynamy czuć taką niechęć albo niepokój, albo szukamy jakichś uproszczeń, albo się zniechęcamy, brakuje nam koncentracji, nie chcemy czegoś wysłuchać, rozpraszamy się, teraz idziemy znowu gonić za przyjemnością i za wygodą. I teraz rozumiecie tego tematu na przykład samorozwojowego, czy rozwoju duchowego, czy kwestii poczucia winy, gdy ciągle czujemy się gorsi i niewystarczająco dobrzy, tego się nie da tak w prostoliniowy, czarno-biały schemat uprościć i pokazać, bo co jeżeli na przykład jesteś dzieciakiem i jesteś w tej chwili na studiach, nie wiesz co masz zrobić ze swoim własnym życiem, nie wiesz w jakim masz iść kierunku, nie wiesz jaki masz cel życia, jaką masz pasję i co chcesz zrobić z tym życiem. I co? Dasz komuś takiemu radę, dobra, to siedź teraz, obserwuj umysł i akceptuj wszystko. Wydaje mi się, że to nie jest taka odpowiednia rada dla takiego człowieka w danym momencie jego życia, że dużo lepszą poradą dla takiego człowieka byłoby sięgnij po książkę samorozwojową, zwizualizuj sobie sukces, wyobraź sobie to, czego ty chcesz, naucz się najpierw wyznaczać cele i je realizować, zrealizuj to, co czujesz i potem dopiero naucz się to balansować z duchowością. To jest moje podejście i gdy na przykład mam klientów na coachingu, to też ich uczę tego, żeby szukali w tym wszystkim równowagi i żeby nie byli tacy jednostronni. Ja wiem, że to nieraz jest trudne w sprecyzowaniu, tak? Ponieważ jesteśmy w jakimś momencie naszego życia i nigdy do końca nie wiemy, w jakim innym momencie życia będziemy za miesiąc, za rok, za 2 lata. I nieraz też stoimy w takim jakby zawieszeniu. Reflektujemy nad tym, co było, mamy troszeczkę nieprzerobionych uczuć, jakieś poczucie winy albo jakieś emocje i nie do końca wiemy, jak sobie z nimi poradzić. No i próbujemy jednocześnie jakiś tam technik na to, żeby sobie coś jakoś z tym poradzić, jednocześnie żeby stworzyć jakąś wizję na siebie i one są często sprzeczne. I to nie jest wynikiem tych tendencji rozwojowych, tego albo tamtego. Nie, tak jest po prostu skonstruowane nasze życie. Mamy przyszłość i mamy przeszłość. Tak jest skonstruowana fizyka naszych mózgów, że po takiej ścieżce one się poruszają. Czy to jest prawdziwe, czy nie, no to pozostawię wam do kontemplacji, bo na pewnych poziomach świadomości doskonale widać, że życie jest jedną nieskończoną płaszczyzną, na której odgrywają się różne scenariusze i nieraz one mogą być totalnie ze sobą sprzeczne, pomieszane, nieliniowo poukładane, a gdzieś tam na jakimś wyższym poziomie to po prostu wszystko jest w harmonii, jedności i jest doskonałe takie, jakie jest. Więc to jest bardzo trudne, żeby o tym opowiadać, tak? Czy mamy coś zmieniać, decydować, działać, czy mamy po prostu akceptować? No, w zasadzie to musielibyśmy powiedzieć, że musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby być szczęśliwi. Ale żeby być szczęśliwym, trzeba to szczęście zdefiniować, albo nie zdefiniować i nauczyć się po prostu być. Mam takie wrażenie też, że dzisiaj jest bardzo dużo opcji i możliwości. Jest taka masa możliwości, że aż ciężko jest się zdecydować. Nawet gdy wchodzisz do internetu i chcesz obejrzeć kolejne wideo, rozwojowe lub nie, to przecież jest taka ilość twórców i każdy chce coś stworzyć, i każdy chce coś dać od siebie.
I to też buduje taką pewną konkurencyjność, bo przecież nawet jeżeli jesteś twórcą i nie chcesz konkurować z innymi ludźmi, nie wiem, o wyświetlenia, o lajki, o cokolwiek, to i tak przecież musisz zarobić jakieś pieniądze, jeżeli nie z twórczości, to z innego źródła. A nawet jeżeli i tak nie chcesz nadal konkurować, to każdy i tak cię ocenia, ponieważ każdy ocenia twórczość przez pryzmat swoich filtrów i poglądów, ale też każdy chce mieć jakąś korzyść z tego, co ogląda, więc każdy chce wybrać wideo, na przykład po nagłówku, jak najlepsze. Dlatego najczęściej te najczęściej oglądane filmy to są te o clickbaitowych tytułach, które przekazują jakąś emocję. I poprzez te emocje ludzie wpływają na siebie. No i tak budowane są treści w internecie, ale nie tylko w internecie, bo w naszym życiu codziennym też. Wiecie, to też nie jest takie negatywne, bo w zasadzie dzięki internetowi możemy się od siebie uczyć i możemy się inspirować, więc trudno jest to tak ocenić, ale na jakimś poziomie takim, nie wiem, egzystencjalnym naszego przetrwania, no jest pewien mechanizm, który kontroluje naszą uwagę i to jest mechanizm unikania bólu, dążenia za przyjemnością. Chociaż gdy studiowałem marketing i w ogóle z własnego doświadczenia zaobserwowałem, że ludzie mają dwa razy większą motywację, żeby uciekać od bólu, niż dążyć za przyjemnością. Dwa razy większą motywację, żeby uciekać od bólu. To jest niesamowite w ogóle. No. Też dzisiaj postmodernizm dosyć duży ma wpływ na to, jak kształtowana jest nasza percepcja, ponieważ można sobie dorobić teorię praktycznie do wszystkiego, nie? I za każdym razem, gdy ogląda się jakieś kolejne wideo, czyta artykuł, czy jakiś poradnik, to w głowie zapala się taka lampka. Czy to jest prawdziwe? Jakimi fundamentalnymi założeniami posługiwał się ten autor? Przynajmniej ja tak wyćwiczyłem sobie taki sposób myślenia, ucząc się epistemologii, bo zaobserwowałem, że wystarczy kilka podstawowych założeń i można na podstawie tych założeń zbudować sobie cały odrębny wszechświat. I wiecie, i myślę, że tu jest też ogromna rola filozofów, żeby pokazać ludziom multiperspektywiczność rzeczywistości, tak żeby byli w stanie popatrzeć na świat w takiej płaszczyźnie przestrzennej. Nie jako płaska figura liter i słów i koncepcji, ale takie głębokie doświadczenie, w którym pojawiają się różne rzeczy, transformują, przebierają różną formę i wcale nie musi być to liniowa konstrukcja, nie? Wydaje mi się, że dzisiaj ludziom bardziej niż kiedykolwiek brakuje bliskości, miłości i współczucia. Ludzie strasznie tak jakby przeskakują na te pole umysłu, tak jakby próbując udowodnić sobie, kto ma rację. I to widać w relacjach bardzo często w internecie. Ciężko jest tego uniknąć i w zasadzie nie chcę tutaj nikogo moralizować, bo sam też czasami to robię. Też czasami zdarza mi się starać utwierdzić w przekonaniu, że mam rację, albo kogoś do czegoś przekonać. Ale myślę, że to jest bardziej kwestia tego, jak my podchodzimy do życia, do ludzi i do internetu, bo ja sam osobiście uważam, że internet skraca dystans między nami, ale spłyca relacje i sprawia, że stajemy się troszeczkę tacy kompulsywni. Patrzymy w internecie, scrollujemy Facebooka, YouTube'a, jakieś inne strony, patrzymy, kto kogo lajkuje, kto kogo nie lajkuje, kto co lubi, oceniamy siebie, oceniamy innych ludzi, czujemy się oceniani. Nawet jeżeli masz tą świadomość i wyćwiczysz sobie, się do tego nie przywiązujesz, to wątpię w to, że czasami nie zdarza ci się ocenić kogoś, albo ocenić siebie, albo porównać się do kogoś, bo wiem, jak bardzo natrętny jest ten nawyk umysłu, bo co mówię, to znowu to jest kwestia przetrwania. I myślę, że to jest w naszej roli, żebyśmy nauczyli się budować długoterminowe relacje z ludźmi, a nie stawiali na jakieś powierzchowne interakcje, które w zasadzie karmią tylko i wyłącznie nasze ego i naszą uwagę. To jest takie moje luźne przemyślenie. Wydaje mi się, że każdy musi sobie to sam tak jakby przerobić i poukładać w sobie. Jeszcze chciałem tak wrócić do tego poczucia winy. Jeżeli oglądasz dużą ilość materiałów, dużą ilość poradników, dużo czytasz i chcesz się rozwijać, to pamiętaj, że to jest naturalne czuć się gorszym od kogoś, gdy się od kogoś uczysz, bo w zasadzie
to jest pewien obraz, który się kreuje w głowie, że jest sobie jakiś ideał i ty jeszcze nie jesteś tym ideałem, bo gdybyś nim był, to byś się przecież nie uczył, tak na logikę. I gdy idziesz za tym ideałem, to czujesz tą gorszość, ale też uczysz się i się rozwijasz. I tutaj mam na myśli dążąc za jakimiś umiejętnościami, za jakimiś kompetencjami, dążąc za jakimiś ambicjami czy za jakimiś celami. No w zasadzie, gdybyśmy porzucili całkowicie ideał i cele, to mamy całkowite takie życie tu i teraz. Ale przecież to życie tu i teraz, to duchowe życie wcale nie musi być w sprzeczności z tymi ideałami i celami, które mamy w życiu. Możemy pogodzić jedno i drugie. Uważam, że to jest możliwe do zrobienia. I w zasadzie często jest tak, że jak się porzuca ten ideał i ten cel, to ma się wtedy większą ochotę, aby działać spontanicznie, w zgodzie z tym ideałem. Oczywiście troszeczkę podświadomie, nawet nie wiesz, że działasz w zgodzie z jakimś swoim wewnętrznym kierunkiem czy celem. Dlatego nieraz, gdy się o tym opowiada, wiecie, w tematach intuicji, bycia tu i teraz, takiego spontanicznego samodziania się, to te rzeczy wydają się być takie rozmyte koncepcje, rozmydlone. Tak jakby za mało w nich materialnych takich rzeczy, tak? Ale wydaje mi się, że łatwiej jest to zrozumieć, gdy popatrzysz się na to pod kątem swoich emocji, tego jak się czujemy z tym, co robimy. Przecież jak się czujemy dobrze z tym, co robimy, to chętniej działamy wtedy. I chętniej chce nam się działać. I czasami właśnie obniżenie tego celu, czy chwilowe odrzucenie tego ideału pozwala nam chętniej działać. Albo być po prostu, nauczyć się jak być szczęśliwi tu i teraz. I myślę, że to jest rolą każdego człowieka, żeby określić sobie równowagę w tym życiu, określić swój własny poziom trudności i tak sobie zbudować filozofię, czyli relację siebie z rzeczywistością, żeby było dobrze, żebyś ty czuł się dobrze, żebyś czuł się szczęśliwy. Teraz tak na koniec jeszcze chciałem podzielić się z wami kilkoma wskazówkami odnośnie tego, jak poradzić sobie z tym problemem poczucia winy na drodze rozwoju osobistego, brakiem akceptacji siebie, czy takim przymusem, żeby ciągle dążyć, żeby być lepszym, czy porównywać się, czy w ogóle konkurować z kimkolwiek. Przede wszystkim polecę wam cztery takie wskazówki. Po pierwsze, zwolnij. Po prostu zwolnij. Nie pędź tak. Naprawdę. Ja wiem, że to jest taka hedonistyczna bieżnia, po której biegniemy z naszym szczęściem, a im szybciej biegniemy, im szybciej chcemy coś osiągnąć, tym bardziej to się oddala od nas. Dlatego warto jest po prostu zwolnić, zatrzymać się i popatrzeć, co ja mam, co jest, co się dzieje w ogóle w moim życiu. Pomoże ci się bardziej zreflektować nad kierunkiem i może skierować swoją uwagę na te rzeczy, które faktycznie dają ci efekty, zamiast robić wszystko naraz i, nie wiem, żyć taką nadzieją, że coś w końcu zadziała. To jest też taka nasza natura neurotyka, nie? Żeby robić wszystko naraz. Dlatego polecam po prostu zwolnić. Poświęć czas na selekcję informacji, wyciąganie swoich własnych wniosków oraz kontemplację. Jeżeli dużo oglądasz materiałów w sieci, czytasz książki i inspirujesz się innymi, to pamiętaj, że ten czas, gdy oglądasz, jest tak samo ważny jak ten czas, gdy siedzisz samą ze sobą i myślisz o tym, co oglądałeś. Bo my też mamy taką tendencję, nie? Że oglądamy kogoś i nam się wydaje, że nasze życie powinno być tak jak tego kogoś i poświęcamy czas i uwagę komuś i tak jakby zatracamy się w czyimś świecie. I czasami trzeba tak jakby wrócić do siebie i się zreflektować, no dobra, ale co ja z tego mam? Jak ja teraz będę myślał o świecie? Co ja takiego chcę zmienić w sobie i w swoim własnym życiu? I czasami to pomijamy, bo wydaje nam się to zbędne, uważam, że tego nie potrzebujemy. Znowu, wydaje nam się, że obejrzenie jakiegoś materiału już wywołuje w nas poczucie komfortu, to już więcej nie musimy nic robić. I ja wiem, że moje słowa mogą mnie do końca ciebie przekonywać, bo do tego trzeba dojrzeć. Przede wszystkim będzie taki moment w twoim własnym życiu, kiedy będziesz przeorany wiedzą, informacjami, kontentem. Już naoglądasz się tego wszystkiego i będziesz miał wszystkiego dosyć. I zostawisz to. Przestaniesz oglądać. Przestaniesz kogoś subskrybować. Przestaniesz to robić. I wtedy zobaczysz, że w zasadzie jesteś sam. Jesteś samotny. Sam ze sobą. Zaniepokojony, zmęczony życiem. Nie wiesz, co masz zrobić. I w zasadzie w relacji do rzeczywistości jesteś zawsze mniejszy. Tak? W cudzysłowie. I wtedy zaczniesz myśleć, wtedy zaczniesz wyciągać swoje własne wnioski i zaczniesz kontemplować. Skąd ja to wiem?
z doświadczenia i pracując z ludźmi, wiem jak to wygląda. Bo gdy już po prostu spróbujemy wszystkiego i to nie działa, to wtedy dopiero zaczynamy skupiać się na sobie i na swoim wewnętrznym głosie. Tylko czasami nie trzeba czekać, wiecie, aż będą pożary, będziemy gasić pożary, tylko można to zrobić wcześniej. Dlatego proponuję wam to nagranie, ten materiał. Skup się na relacjach i długoterminowych wartościach. Ja wiem, że to jest nieraz sprzeczne z naszą intuicją, bo my byśmy chcieli żyć tu i teraz, chcielibyśmy mieć wszystko na teraz, chcielibyśmy żyć kompulsywnie teraz, mieć święty spokój teraz. Ale nieraz to teraz trzeba tak jakby stworzyć w sobie, żeby mieć tą świadomość, po co się to robi, po co się uczy żyć teraz i mieć tą świadomość życia w kwestii długoterminowej. To szczególnie polecam młodym ludziom, którzy jeszcze tak nie mają sensu ugruntowienia w rzeczywistości i takich zbudowanych wartościach. Mi bardzo to pomogło, takie myślenie. To się nauczyłem od ludzi dużo mądrzejszych od siebie, żeby tak podejść do życia. I mi to bardzo pomogło się uziemić. I nawet gdy w moim życiu dzieją się jakieś problemy, są emocje, nie jestem czegoś pewien, to wiem, że to jest tymczasowe. I wiem, że te tymczasowe turbulencje wpasowują mi się w mój duży obraz tej rzeczywistości, w której jestem i że to jest tylko taka kropeczka, że to nie jest całość. Ja wtedy tak nie ulegam tym nostalgicznym, też nie, źle powiedziałem, nostalgia jest spoko. Chciałem powiedzieć, nie ulegam tym chwilowym emocjom, jeżeli miałbym je gdzieś ponieść albo wyrządzić jakąś krzywdę, tylko przypominam sobie, że to jest takie małe coś i że jest większa całość, którą jestem i po prostu mogę sobie być tą całością i jest wszystko okej. Dlatego polecam wam zaaplikować to myślenie. I ostatni punkt. Daj sobie czas i przestrzeń na to, aby po prostu być. To był teraz ten czas właśnie przez COVID-a. Wszyscy zwolnili, wszyscy musieli się zatrzymać. Czy tego chcieliśmy, czy nie. Myślę, że było to dla nas dobre, żeśmy się właśnie zatrzymali i mogliśmy docenić to, co jest teraz, ale ja jestem takim, wiecie, czasami idealistą, a czasami realistą, bo uważam, że jak ktoś sam świadomie się nie zreflektuje, to czasami nie dotrze do niego to, co się wydarzyło. I czasami trzeba po prostu świadomie podjąć jakąś taką wewnętrzną decyzję. Dobra, daj sobie ten czas, żeby teraz pobyć, być bardziej sobą, zaakceptować siebie i po prostu nic nie robić, tak? Nawet jeżeli miałoby to doprowadzić do jakiegoś poczucia niepokoju i wtedy ewentualnie można przyjrzeć się temu niepokojowi i zastanowić się, skąd on się bierze. I pamiętajcie o tym, że rozwój osobisty trzeba zrównoważyć, że to jest równowaga miłości warunkowej i bezwarunkowej w naszym życiu. Tego, aby działać, coś tam robić w życiu, ale jednocześnie kochać siebie i być. To zawsze będzie taka manifestacja dwóch sił, kobiecości i męskości, albo świadomości i podświadomości, albo chaosu i porządku. I tego nikt z nas nie uniknie. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się podobał, a myślę, że bardzo wam się podobał, dajcie łapy w górę, stawcie pozytywne przemyślunki. Na dole, tam, o. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole macie linki, możecie to zrobić poprzez PayPala, Patronite'a. Dzięki ogromne wszystkim patronom. Jesteście cudowni. Zapraszam również na prywatne konsultacje, na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością i do zakupu moich kursów. Niedawno zrobiłem nowy kurs afirmacji. Myślę, że możecie z tego skorzystać i wyciągnąć wiele wartości dla siebie i przy okazji wesprzeć moją robotę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Ela. Buźka.